Cześć, witam Was w drugiej części kursu Jak zrobić uniwersytecki PUF. Ten kurs jest dla Autodesk Maya i dla Photoshopa, przy czym część z Photoshopem jest identyczna jak w części kursów dla 3D Studio Maxa. Tutaj musimy wypalić kanał UV. Znajduje się tutaj, jest już rozłożony, jak już pamiętacie. Jest też przypisany do modelu, więc nic nie trzeba więcej robić, ale zaznaczamy pierwszy kanał, czyli dla tekstury, nie dla lightmapy, ponieważ kanały mogą się różnić. Nie w tym przypadku, ale czasem mogą się różnić. Wybieramy snapshota i zapisujemy to jako obraz. Najlepiej jako PNG, ponieważ uzyskamy przezroczystość tego kanału i będzie można tą warstwę, czyli dokładnie kanał UV, wyłączyć po nałożeniu tekstury. Wybieramy rozdzielczość 4096x4096, czyli jest to potęga dwójki. W taki sposób karty graficzne działają szybciej i lepiej wykorzystywać takie tekstury w każdym silniku, a nawet w każdym programie graficznym, ponieważ działa to wtedy szybciej. Otwieramy. Proponuję na samym początku zmienić układ okienek w Photoshopie, ponieważ nie jest odpowiedni dla naszego zadania. Znacznie wygodniejszy jest układ dla fotografii, ponieważ w teksturze najczęściej przypominają fotografie. Jest tutaj kanał UV, ale też jest przezroczystość, dlatego może się wydawać, że nie widać UV-ki, ale wystarczy stworzyć nową warstwę, chwilową, i uzupełnić ją jednolitym kolorem, najlepiej czarnym, ponieważ kanał UV jest albo liniami szarymi, albo zielonymi. Czasem też białymi, zależy od programu, dlatego czarny kolor jest najbardziej kontrastowy. Uzupełniliśmy nową warstwę, więc najlepiej ją przenieść pod tą warstwę przezroczystą, dzięki czemu będziemy mogli, tak jak teraz, zobaczyć, że kanał UV jest widoczny. On będzie tylko na chwilę, ale ułatwi nam działanie na teksturach. Zapisujemy to jako plik PSD, który pozwala zapamiętywać różnego rodzaju warstwy, co jest łatwiejsze w późniejszej edycji. Dajemy OK. I możemy działać dalej. Teraz zajmiemy się teksturami. Tekstury są dostępne pod linkiem, który umieścimy pod filmem, ale pokażę, jak można także korzystać z tekstur, które nie są idealnie wykonane. Czyli zdjęcie, które nie jest od przodu każdej ściany, ale od boku. Jak można to wykorzystać? Przy otwieraniu plików DNG, czyli negatywu cyfrowego, możemy na przykład skorygować balans bieli, ponieważ pliki RAW są bez kompresji, więc w sumie jest tam znacznie więcej kolorów niż na przykład na JPEG-u i takie korekcje można dokonywać. Ja tam tylko znalazłem balans bieli na białej ścianie, bo ściana była biała, oraz poprawiłem nieco kontrast w sposób automatyczny, ponieważ to dosyć dobrze działa. Teraz kadrujemy, bo chodzi mi tylko o tą ścianę, którą chciałbym wykorzystać właśnie w teksturze. Zacznijmy od tego, że jeżeli rozłożyliśmy tak samo sześcian jak na UV-ce, to każda ściana ma 1024, ponieważ są to cztery ściany obok siebie na całej wysokości, więc każda ściana ma 1/4 rozdzielczości naszej tekstury, czyli 1024. Dlatego warto przygotować teraz nowy plik o właśnie rozmiarach 1024x1024, żeby każdą ścianę z fotografii wyciągnąć właśnie do tych rozmiarów. W tym przypadku akurat mamy niezbyt dobrze ułożoną ścianę, bo może nie chodzi tutaj o wielkość, ale jest pod skosem. Jednakże Photoshop, korzystając z kontrolek przekształceń, można zmienić perspektywę tego obrazu i uzyskać z tej krzywej ściany wykonanej pod kątem dokładnie prostopadłą ścianę do naszego obrazu. Zmienię jej wielkość, aby ułatwić sobie działanie. Lepiej korzystać z dużej rozdzielczości, ponieważ wtedy można znacznie więcej rzeczy poprawić i nie tracić zbyt wiele na jakości. Teraz, trzymając Ctrl i punkty będące transformacjami, wystarczy naciągnąć ścianę po prawej stronie, czyli tą węższą, i dopasować ścianę po lewej, która jest trochę szersza.
w taki sposób, żeby kontrolując widok napisów ustawić to w miarę równo. Czyli napisy powinny znajdować się tak mniej więcej jak na pufie, ale wycinajmy połączenia pufy z innymi ścianami, żeby nie widać było tych niedoskonałości. Czyli wystarczy popoprawiać wszystkie punkty i ustawić je odpowiednio. Wtedy, jeżeli napisy będą w miarę równolegle do ściany ustawione, no to będzie to wszystko w porządku. Mniej więcej tak wygląda ta ściana po poprawie perspektywy. Oczywiście ostatecznie ja wykorzystam zdjęcia, które też macie w linku, które są bezpośrednio na ścianie, bezpośrednio prostopadle do ścian pufy wykonane. Jednakże w tym przypadku można wykorzystać właśnie to. Zaznaczam wszystko, ale wszystko to znaczy, że zostanie zaznaczone tylko to, co się mieści na obrazku. Wszystko, co zostało naciągnięte i znajduje się poza obrazkiem, zostanie zignorowane. Przechodzimy teraz do UV-ki i w prosty sposób wklejamy, mając zaznaczone tło, czyli tą czarną warstwę. Wtedy nad tą warstwą zostanie wklejony obrazek, a będzie on się znajdował pod kanałem UV, dzięki czemu możemy to dokładnie dopasować. Wykorzystując pozostałe fragmenty, można ułożyć teksturę. Jednakże problem znajduje się w tym miejscu, ponieważ tekstury dokładnie dociągane są do zielonej kreski, która jest granicą UV-ki. Często może się zdarzyć tak, że program weźmie nieco więcej pikseli niż ta zielona kreska wskazuje, więc na przykład jeden lub dodatkowe dwa piksele zostaną dobrane i trzeba zrobić tak zwany padding, czyli poszerzyć nieco obraz, żeby nie pociągnął tego czarnego tła, tylko pociągnął kolor zbliżony do naszej tekstury w tamtym miejscu. Dlatego scaliłem wszystkie kawałki tekstury i powieliłem tą warstwę, żeby mieć dwie takie same. Korzystam z tej pod spodem, czyli tej pierwszej nad tłem, i dodaję rozmycie gaussowskie. Dzięki temu rozmyję trochę obraz i uzyskam nieco więcej pikseli na zewnątrz lewej i każdej w sumie strony od zielonej granicy. Czyli widzimy, że tutaj delikatnie może to widać, ale jeżeli powielimy kilka razy nasz obraz, to uzyskamy ładne przejście w czerń. Gradient, który pozwoli nawet przy zahaczeniu o nieco więcej pikseli uzyskać kolor tekstury. Może trochę ciemniejszy, ale to nie przeszkadza. Ważne, żeby uzyskać właściwy efekt. Musiałem kilka razy zduplikować tą teksturę z rozmyciem i teraz mogę scalić te wszystkie tekstury w jeden obraz, odznaczając siatkę UV. Czyli spłaszcz obraz, teraz uzyskam płaski obraz, który mogę zapisać na przykład jako teksturę. I właśnie to teraz zrobię. Czyli przechodzę do pliku, zapisz jako. Oczywiście można też zapisać jako PSD, tylko że lepiej, gdy PSD ma oddzielne warstwy. Natomiast tutaj zapiszemy to jako według nomenklatury T jak tekstura, cube 0101, ponieważ mogą być dwie tekstury na jeden sześcian. Akurat tutaj nie, ale nie wiadomo, jak będzie z innymi sześcianami. I zapisujemy jako TGA. Najczęściej wszystkie tekstury wykorzystywane w silnikach graficznych są zapisywane jako TGA. Teraz możemy wykorzystać materiał na naszym modelu w MAI. Przechodzimy do opcji materiału. Domyślnie jest to, jak pamiętacie, Lambert, ale zastąpimy go nowym Lambertem, ponieważ tamten uniemożliwia zmianę nazwy, a nam chodzi o konkretną nazwę M jak materiał, cube 01. I możemy teraz wybrać również teksturę, która podmieni kolor szary. Wybieramy tutaj jako file i wskazujemy ścieżkę dostępu do naszej tekstury, czyli dokładnie tutaj klikając na folder. Wybieramy naszą teksturę. Oczywiście domyślnie ona nie będzie widoczna, ale zaraz wszystko poprawimy. Jak widzimy w podglądzie, to jest dokładnie nasza tekstura, nieco inna niż dla 3D Studio Maxa, trochę inaczej rozłożona, ale bardzo podobna, przynajmniej układem taka sama. Tutaj można włączyć podgląd tekstur, dzięki czemu zobaczymy, jak to wygląda na modelu i wygląda to całkiem dobrze. Można też wyrenderować ten model, ale nie jest to konieczne.